Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 22 marca 2022 roku, orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Kochane dzieci, miłujcie prawdę i brońcie jej. Pan chce, żebyście byli na pustyni, jak prorok, pośród ludu, prowadząc ich, kochając i cierpiąc z nimi. Szlachetna jest misja, jaką Pan wam powierzył. Nie zapominajcie, wasza nagroda będzie wielka w niebie, o ile wytrwacie w wierności aż do końca. Moje biedne dzieci chodzą jak ślepcy, prowadzący innych ślepców. Potrzebują oni prawdziwych pasterzy, którzy chroniliby ich od wilków. Zginajcie kolana na modlitwie, gdyż jedynie tak możecie pojąć Boże zamysły względem waszego życia. Zdążacie ku przyszłości pełnej wielkiego zamętu w domu Bożym. Cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Tak jak wielcy prorocy, głoście prawdę, nawet jeśli będziecie odrzucani i wyrzucani precz. Wy zawsze będziecie w sercu Boga. Cokolwiek się wydarzy, trwajcie w prawdzie. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.